że niech ten krzyk, niech to brzmienie rozchodzi się po całym Goleniowie. Na początku przed słowem ogłoszenie, bo później pewnie gdzieś tam głowy wypadną, także pozwólcie, że teraz. A mam następujące ogłoszenie. Jeżeli chodzi o wieczerzę, która będzie w marcu, to ze względu na to, że w marcu także jest Wielki Piątek, to w tym dniu będzie ta oficjalna, ta wspaniała wieczerza. A drugie ogłoszenie to, mam nadzieję, że tutaj daty nie pomieszałem, za dwa tygodnie, czyli nie w tą niedzielę, co będzie, ale następną, takie krótkie członkowskie zebranie po nabożeństwie. Jeżeli tutaj pomyliłem datę, to później będę SMS-ował i... 13. Dobrze, tak? 13. A, to nie pomyliłem, także to przekazuję. Nie wiem, czy jeszcze może się coś dzieje wokół nas, coś ciekawego, to także możemy się podzielić, jeżeli chodzi o ogłoszenia, a także jest czas na świadectwo, bo wierzę, że Bóg działa pomiędzy swoim ludem, także zapraszam do składania świadectw. To ja mam. O, to sobie. Pozdrowienia serdeczne od naszych braci i sióstr we Szczecina, wczoraj jak to mieliśmy taką fajną społeczność. Dzisiaj rano wróciłem do tej społeczności. A jako takie krótkie świadectwo, to powiem, że odkąd oddałem tak do końca wszystko w ręce Pana Jezusa, to Bóg zajmuje się i uzdrawia moje ciało, chociaż może nie byłem jakiś tam strasznie schorowanym człowiekiem, ale po prostu wiem, że wszystko w Panu Jezusie się lepiej wiedzie, że w życiu i w sercu wspaniały pokój i chwalę Pana Jezusa za to, że zawsze mnie wspomaga i w każdym dniu, i w miejscu, w pracy, czy kiedy mam wolny czas, czy mam społeczność z braćmi, po prostu błogosławi mi tym, co widzę każdego dnia. Chwała Panu Jezusowi. Amen. 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 Tak, Bóg działa w sposób kompleksowy. Także zainteresowany jest całym człowiekiem, i ciałem, i duszą, i duchem. Nie wiem, czy jeszcze jakieś świadectwo. Ja chciałbym powiedzieć to, że od kiedy przyszedłem tutaj do zboru, to chciałbym się takim smutkiem może podzielić, ze względu na to, z jednej strony to jest taka radość i dziękuję Panu Bogu za to, że wyrwał mnie z tego świata. A przez okres ten, co tutaj jestem w zborze, to tak patrzę na te tablice ogłoszeniowe, to już 4 albo 5 osób zmarło z tymi, co się obracałem po Goleniowie. Teraz ostatnio też jest nekrolog. I tak dziękuję Bogu za zdrowie, za to, że porobiłem wyniki, że lekarze mnie przyjęli tak jak normalnego pacjenta, że obchodzili się ze mną, że nawet nie prosiłem o skierowania. Lekarka mi wystawiała wszystkie, jakie możliwe. Porobiłem wyniki i tak jak idę i czytam te nekrologii, to zawsze mówię, że dziękować Bogu, bo już pewnie między nimi ja bym tam był. Za to jestem wdzięczny i wychwalam Jego imię. Amen. Amen. Bogu jest nasze bezpieczeństwo, Bogu jest nasze całe życie. Czy jeszcze może jakieś świadectwo krótkie, długie? Mamy czas. Jeśli nie ma już więcej świadectw, to chciałbym, abyśmy przeszli do Słowa Bożego. I na dzisiaj takie słowo, chociaż mieliśmy mówić o darach Ducha Świętego, ja sądzę, że dzisiaj będziemy mówić o tym, żebyśmy byli przygotowani na Ducha Świętego. Żebyśmy byli tymi, którzy pragną obecności Ducha Świętego. Żebyśmy byli osobami, które umią brać to, co daje Duch Święty. I czasami mowa o darach powinna być wtedy w drugiej kolejności, z tego względu, że my często chcemy być obdarowani, ale nasze serca nie są gotowe na te dary. Także dzisiaj będziemy mówić o tym, jaką postawę powinniśmy prezentować, wykazywać się, jaką postawą
aby te dary od Pana brać, bo one są. To nie jest tak, że Bóg dopiero coś konstruuje dla nas. To jest tak, że Bóg już ma wszystko dla nas, bracia i siostry. I nie wiem, jak nazwać to kazanie, ja zresztą mam zawsze z tym kłopot, jak nazywać kazania. Dlatego przyszła mi na myśl w zasadzie podczas nabożeństwa, może troszeczkę wcześniej, taka myśl, właściwa trajektoria. Nie wiem, czy wiecie, bracia i siostry, co to jest trajektoria. To jest ruch. To jest ruch czegoś, często pocisku, ale nie tylko, może i planet, ciał niebieskich. Właściwy, zaplanowany ruch. Właściwy kierunek. Jak trajektoria pocisku jest niewłaściwa, no to pomimo, że to może być silny arsenał, gdy jest wystrzelony i zgubi tą swoją właściwy kierunek, pocisk, to tak naprawdę uderza miejsce, które nie było miejscem docelowym. Może nawet często wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. Tak samo z planetami, gdyby one nie miały swojego ruchu właściwego, zaplanowanego przez Pana Boga. Tylko wszystko by się pomieszało w jednej sekundzie, to tak naprawdę nastąpiłyby zderzenia ze sobą, wybuchy i nie byłoby życia na naszej planecie. A tak wszystko jest zaplanowane we właściwym porządku, we właściwej kolejności. I to jest pytanie do nas, bracia i siostry, do mnie, do ciebie, czy idzie zgodnie z Bożą wolą, czy idziesz za Panem Jezusem, czy jesteś we właściwym kierunku, czy właściwe twoje serce jest ukierunkowane, myśli, czy właściwie realizujesz, a w zasadzie czy Bóg realizuje w tobie swój plan. Otwórzmy zatem Słowo Boże, Ewangelia świętego Jana. Mógłbym powiedzieć ostatnia Ewangelia, ale to nieprawda. Każdy z nas jest Ewangelią. Także ta, która jest zapisana, to może ostatnia, natomiast nasze życie też ma być Ewangelią. 20 rozdział. Przeczytamy od 19 do 23, 22, przepraszam, wersetu. Ewangelia świętego Jana, 20 rozdział, przeczytamy od 19 do 22 wersetu. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. I może tyle. Ciekawe wersety. To zdarzenie miało miejsce po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli chodzi o Ewangelię, jest to przedostatni rozdział. Można powiedzieć, że i tak sądzę, było także w umyśle Pana Jezusa Chrystusa, że gdy zmartwychwstał, chciał przekazać to, co najbardziej też wartościowe dla Kościoła. Bo wiedział, że odchodzi do Ojca, ale wiedział także, że pośle Ducha Świętego do swojego Kościoła. I też powiedział, że prowadzi wtedy Duch Święty Kościół we wszelką prawdę. W tą prawdę, którą nauczał, w tą prawdę, którą także akcentował po swoim zmartwychwstaniu. I zobaczmy na uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, to nie było pierwsze, dla niektórych może pierwsze, ale nie dla wszystkich uczniów, spotkanie ze zmartwychwstałym Panem Jezusem Chrystusem. Ale dalej gdzieś była bojaźń. Jest napisane: wieczór, pozamykali wszystkie drzwi. Ja się nie dziwię. Nie byli w łatwej sytuacji. Widzieli, co się stało z ich mistrzem na krzyżu. Widzieli, jaka jest nagonka. Widzieli, że może będzie jakiś odkryt, że zaczną się prześladowania. Jest bojaźń. Jest napisane, że był wieczór, po sabacie, drzwi były zamknięte, zaryglowane. Uczniowie w radości, z refrenami na ustach, w bojaźni, w lęku.
w niepewności. Ale jedno, co wspaniale, byli zebrani razem. Nie gdzieś oddzielnie, porozrzucani i każdy z nich był jakąś asteroidą wokół Kościoła, wokół zboru, wokół społeczności. Byli zebrani razem, choć tak można powiedzieć, nie mieli takiego powera na tamten moment. Nie mieli takiej siły, nie mieli takiej odwagi, ale chcieli być ze sobą razem. I to jest pierwsza lekcja dla nas, bracia i siostry. Że nawet wtedy, kiedy przeżywamy albo przeżywasz coś, co cię boli, coś, co powoduje niepewność w twoim życiu, lęk, wątpliwość, staraj się być tam, gdzie są ludzie wierzący. Staraj się być razem. Staraj się, a nawet wiesz, gdzie dwaj albo trzej, tam jest Pan Jezus. To nie jest tylko takie przysłowie. To nie jest tylko taka metafora. Ale to też jest biblijna zasada, że tam, gdzie dwaj i trzej zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, tam zawsze ja będę obecny, mówi Bóg. Dlatego Kościół jest miejscem Bożej aktywności, szczególnej aktywności. Oczywiście indywidualne spotkania z Panem Bogiem to też jest źródło mocy. Ale często w Kościele, tam, w tym miejscu, potrafi Bóg zadziałać tak, jak pragnie dla twojego życia. To jest taka zachęta. I to jest właściwa trajektoria dla każdego człowieka, który chce iść za Bogiem. On chce szukać zgromadzenia ludzi wierzących. To jest jeden z tych punktów. Dlatego często przeżywamy moc Ducha Świętego, wylania Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym, wtedy, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, wtedy, kiedy jest uwielbienie, wtedy, kiedy wiele osób w jednej intencji podnosi swoje ręce, swój głos do Boga, wtedy bardzo często, gdy jest jedność, wylewa Pan Bóg Ducha swojego na Kościół. Ja pamiętam czasy, jeszcze pamiętam, chociaż już pewnie przez mgłę, młodzieżowe, mówię o sobie. I pamiętam spotkania młodzieży, i pamiętam zloty młodzieży. I to były zloty, które obfitywały w wylanie Ducha Świętego, w chrzest Duchem Świętym. Było dużo osób spragnionych Bożej obecności, Bożej mocy w jednym celu. To nie jest takie proste. I wtedy było często wylanie Ducha Świętego na Kościół. Kościół musi być zgromadzony w jednym celu, aby szukać Pana Boga, aby Go doświadczać. Bez względu na to, jak się czujemy często. Bez względu na to, co przeżywamy. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. I chcę powiedzieć, bracie i siostro, że to też ma takie duchowe znaczenie. Pan Jezus pomimo wszystko zjawił się. Pojawił się. Były zaryglowane drzwi. Ale chcę powiedzieć, że Kościół ma być otwarty dla drugiego człowieka. Bez względu na to, jaka jest sytuacja tam na zewnątrz. Uczniowie jeszcze wtedy dokładnie tego może nie rozumieli, że Bóg jest większy niż wszystko, co jest na zewnątrz. Niż ta sytuacja, która ich wtedy dotknęła. I pozamykali się nawet przed ludźmi. A ja chcę powiedzieć, że zasadą Kościoła to jest zasada drzwi zamkniętych? Otwartych. Ale chwała Bogu za łaskę. Jaki jest Bóg? Bo Bóg mógł powiedzieć wtedy, Pan Jezus, pozamykali się. Zamknięty. Ale zjawił się pomiędzy nimi. Przemówił do nich. I wierzę, że przemawia także i do nas, i do każdego kościoła w Polsce, na świecie, aby drzwi kościoła były otwarte. Nie na świat, nie na świeckie rzeczy, ale na człowieka. Czasami łatwiej otworzyć na to, co nie jest właściwe. Ale na człowieka mamy być otwarci. Nasze drzwi, naszego serca nie mają być zamknięte.
Ale to jest też pytanie, czy nasze drzwi, duchowe drzwi naszego serca są otwarte na Pana Boga. Pan Jezus mówi do ludzi świeckich, do ludzi zupełnie nie myślących o nim w objawieniu. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kołaczę, on mówi do zboru. Do ludzi wierzących. Stoję drzwi i kołaczę. No można powiedzieć, ludzie kochani, zbór. Tam i pastor był, i rada starszy, i ludzie wierzący, a to Pan Jezus mówi, stoję u drzwi i kołaczę. I sobie wyobrażam, że ta kołatka, to było słychać jednak. To nie było, a może było delikatne kukanie. Ale chyba jak się kołacze, to jest proces ciągły, to nie jest tylko puk, puk. To jest często obijanie, nawet mocne o te drzwi, prawda? Ale coś inny, coś nie słyszymy. Czy jestem otwarty na Pana Boga? Czy jestem otwarty na Ducha Świętego także i dziś? Prawdziwą moc Ducha Świętego. Nie fikcję, nie marketing, nie jakieś zwiedzenia, ale prawdziwą moc Ducha Świętego zgodnie ze Słowem Bożym. Pan Jezus przyszedł do uczniów. Pomimo, że drzwi były zamknięte. Pomimo, że lękali się. I stanął, to też jest ważne, pośrodku nich. W samym centrum. I to też jest zasada, bracia i siostry, dla naszego życia i dla naszych zborów, aby się rozwijały, dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Pan Jezus, gdy przychodzi, on ma być w samym centrum zainteresowania. Nie gdzieś po bokach, nie gdzieś po kątach. Ważniejsze są inne sprawy. Może pieniądze, może kolekty, może coś innego. To wszystko jest ważne. Ale Pan Jezus Chrystus ma być w środku społeczności, w samym epicentrum. I także w naszym życiu najważniejszy ma być Pan Jezus. To nie jest wcale proste często, prawda? Ale właściwe, aby być błogosławionymi, aby być w mocy Ducha Świętego, kościoły muszą postawić Pana Jezusa Chrystusa w centrum wszystkiego. Pan Jezus stanął pośrodku, widział wszystkich. To też jest wspaniała, wspaniała dla nas prawda. Pan Jezus widzi wszystkich. Pan Jezus widzi wszystko. Pan Jezus widzi twój ból. Pan Jezus widzi twoje zranienie. Pan Jezus widzi twoją ranę duchową, która jest nieuleczona. Pan Jezus widział, może to, gdy ktoś powiedział ci niewłaściwą rzecz. I może to był brat lub siostra. I on chce to zmienić, on chce to uzdrowić, on chce to zabliźnić. Pan Jezus jest w środku i widzi wszystko. On nie zapomina o nikim. On jest w środku i widzi wszystko i każdego. I to jest wspaniałe. Bo czasami człowiek, ja nie widzę wszystkich. O, widzę tego, tamtego, ten jeszcze się pokłonił, do tego zauważam częściej. Ale Pan Jezus widzi wszystkich, widzi także serce człowieka. Nie tylko to, co mówi, nie tylko gesty, nie tylko widzi motywację, widzi chęcie, widzi serce i widzi także w każdym człowieku to, że go stworzy. Stanął i powiedział Pan Jezus, ojej, zaryglowaliście drzwi. Myśleliście, że nie przyjdę? O czym wy rozmawialiście w tej chwili? Nie, przyszedł i powiedział, pokój wam. Pokój wam. Wygaszasz ekran, to trzeba. Pokój wam. I dzisiaj też Pan Jezus Chrystus mówi do swojego Kościoła, do nas wszystkich, bracia i siostry. Pokój. Pokój wam. I co to tak naprawdę znaczy? Pokój Chrystusowy. I tutaj parę takich wersetów.
Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. To też jest nasze dążenie, bracia i siostry. Jeżeli chcemy być w zgodzie z Panem Bogiem, jeżeli chcemy być w zgodzie z Jezusem Chrystusem, jeżeli chcemy żyć w mocy Ducha Świętego, jeśli to od nas zależy, starajmy się ze wszystkimi ludźmi mieć pokój. Dla mnie, który ma taki temperament trochę wybuchowy, to nie jest proste. Bo pojawia się tam jeszcze często, a jak ty, no to zobaczysz dopiero. Jeśli to ode mnie zależy, a dużo od nas zależy w tej materii, miejmy pokój z ludźmi. Nie zawsze się da, oczywiście. To nie jest tak, że to jest norma w dzisiejszej rzeczywistości i świecie, ale często od nas dużo zależy. Wiele mogę zmienić. Wiele mogę uczynić. Wiele mogę przebaczyć. A nawet jak nie umiem, to mogę klęknąć przed Bogiem i prosić: Boże, ja nie umiem. Ale pomóż mi. Pomóż mi wybaczyć, pomóż mi przebaczyć. Modlę się o tego, choć on tyle napsocił w moim życiu. Chcę, żeby on był błogosławiony, żeby on doznał upamiętania. Żeby on miał życie wieczne, choć moje ciało czasami zaciska, zęby zaciska pięści. Wierzę, że jeżeli mamy pokój z ludźmi, łatwiej nam chodzić, łatwiej nam przyjmować, łatwiej nam być w obecności i mocy Ducha Świętego. I to jest też jakby ta właściwa trajektoria dla Kościoła, dla każdego z nas. Następny werset o pokoju. Dużo zresztą jest tych wersetów o pokoju Bożym i to jest w zasadzie, nie, można powiedzieć, zagadnienie, które możemy kiedyś zgłębić bardziej. A pokój Boży przewyższający wszelki, czy może częściowy, może niektórych rozum, wszelki. A pokój Boży przewyższający wszelki rozum. Strzec będzie was i myśli wasze. Pokój Boży to jest bezpieczeństwo dla naszego życia, bracia i siostry. Pokój Boży, on strzeże nas. Strzeże nas i naszą tożsamość duchową i nasze myśli. Wszystko, albo bardzo dużo może tak, rozgrywa się w naszych głowach. Tam toczy się często walka o to, czy nasze życie będzie radosne, czy nieradosne. Tam często toczy się walka, czy będziemy wierzyć, czy nie wierzyć. Tam często toczy się walka, czy pójdziemy za Bogiem, czy nie. Tam często toczy się walka, czy przyjmujemy Boże Słowo, czy może coś innego. Tam też często się toczy walka, czy pójdziemy za Słowem Bożym, czy może za chwilową emocją. Ale jest napisane, jeżeli będziemy żyć w Bożym pokoju, on przewyższa wszelki rozum. To jest niesamowite, bo często nawracają się takie osoby, o których w głębi serca myśleliśmy, nie no, z tego to nic nie będzie. Prawda? Ale nie, bo Boży pokój przewyższył ich rozum. Boża obecność, pragnienie Bożej relacji przewyższyła wszystko, co do tej pory było źle poukładane, tak bym powiedział. A często tam, gdzie niby wszystko jest poukładane jak w doskonałym krajobrazie, jak w doskonałej garderobie, to często jest coś takiego, nie no, ja poukładane mam wszystko. No są tam parę schowków, ale jak inni wyglądają, jak ich garderoby, ludzie kochani, ci to dopiero mają problem. A tu Pan Jezus puka i mówi, nie, ty też masz. Ja chcę zrobić porządek. Nie, no najpierw do tamtego. Chociaż nie, tamto nie ma szans nawet, nie? Nie, ja mam tak czyściutko, ja dbam codziennie.
bez Boga nie jesteśmy w stanie zadbać o swoje życie, o swoje duchowe życie. Możemy pisać codziennie: o, od jutra ja będę trzymał się 10 przykazań. Czym więcej takich rzeczy piszemy, to tak naprawdę, jeżeli podchodzimy do tego racjonalnie i jesteśmy uczciwi względem siebie, to widzimy, że nam to samemu, gdy wkładamy to tylko swoje siły, to nam to nie za bardzo wychodzi. Pokój Boży przewyższa wszelki rozum i strzeże też naszych myśli, a to jest bardzo ważne. Bo myśli są atakowane. Bo tutaj jest sfera, w której Bóg chce zapanować całkowicie. Jeżeli oddajemy się Bogu, to tak naprawdę wtedy, jeżeli wybieramy może inaczej Bożą wolę naszego życia, Boży sposób myślenia o nas, o innych, to wtedy jest źródło pokoju. Cokolwiek mówi nieprzyjaciel, także i w mojej głowie, czy w waszych głowach, bo czasami przychodzi, to nie jest prawda. Prawdą jest zawsze to, co mówi Bóg. Prawdą jest zawsze to, co mówi Pan Jezus do twojego życia. Prawdą to jest zawsze to, co mówi Słowo Boże. Pokój mój daję wam. Niech się nie tworzą serca wasze. Bóg także panuje nad emocjami, nad sercem. Nad tą taką żywiołowością człowieka. Gdy Boży pokój wypełnia człowieka, to zupełnie inaczej jest w stanie reagować na niektóre rzeczy. Bóg chce także, i o tym mam nadzieję kiedyś powiemy, panować nad naszymi emocjami. To nie znaczy, że chce wyłączać emocji. Są takie religie, w których podstawą jest, aby emocje wyłączyć. Emocje są dane przez Boga człowiekowi. Bóg chce jednak, aby one były zsynchronizowane z Nim, z Duchem Świętym. Wtedy to jest wspaniałe. My jesteśmy akurat Europejczykami, których nasze emocje nie są aż takie, można powiedzieć, pokazowe. Brakuje mi słowa. Gdzieś tam jest, a nie mogę jego wypowiedzieć. Wylewny, tak. Ekspresywny. O. Wyeksponowany. Dziękuję. Ale na przykład niektóre zbory, tam gdzieś w Afryce i tak dalej, nie mogą ustać. I z drugiej strony, no ja jako Europejczyk mogę powiedzieć: o ludzie, kochani, co tu się dzieje? Ale jeżeli oni mają wspaniałe serca, właściwie ukierunkowane, ich ekspresja jest taka, no czemu nie? Wszystko zależy od naszych serc, od naszej podstawy z Panem Bogiem. Na drugą stronę, Skandynawowie, to zależy jasne, ale są też tacy, co ich nic nie rusza i nie wzrusza. Niech Duch Święty obejmie też swoim pokojem nasze serca, nasze emocje, nasze całe życie. Pokój Boży to także znajomość tego, jakim jest Bóg. I o tym za chwilę będziemy mówić. Pokój Boży jest fundamentem zaufania i wiary, która, jak mówi Słowo Boże, i góry potrafi przenieść. Ale również ten pokój duchowy jest podstawą do przyjęcia Ducha Świętego, bracia i siostry. Wyrazem chęci zaufania w procesie oddania się Duchowi Świętemu. Ja oddaję wszystkie moje sprawy, wątpliwości także, oskarżenia względem innych i siebie. Oddaję to wszystko Bogu. Moje całe wnętrze. Wszystkie moje zamknięte drzwi. I chcę Boży pokój przyjąć do swojego życia i żyć w mocy Ducha Świętego, żyć pod Bożym prowadzeniem. Jak przyjąć Boży pokój? Jak żyć w Bożym pokoju? To jest nie takie
często łatwe, bo różne rzeczy się toczą za nami, w nas, w naszym życiu. Ale 20 werset sugeruje nam pewne kwestie. Pan Jezus powiedział: pokój wam, i co uczynił? A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Chcę powiedzieć wyraźnie, bracia i siostry, że jeżeli będziemy patrzeć na ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa i na zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli będziemy widzieć Pana Jezusa Chrystusa jako tego, który przyszedł z nieba specjalnie dla nas, dla człowieka, aby oddać za Niego swoje życie. Jeżeli będziemy widzieć w Panu Jezusie Chrystusie tego, który ma wszelką władzę i wszelką moc i pokonał śmierć. Jeżeli będziemy widzieć Pana Jezusa Chrystusa, który ma przebite dłonie, który ma dziurę w boku, będziemy widzieć, że On nas kocha. To jest najdoskonalszy dowód miłości. Czasami rodzą się w człowieku takie wątpliwości. Panie, upadłem, zgrzeszyłem, bo jaki ja jestem? Nie, to już nie ma sensu. Nie idę do Pana Boga. Przecież jak mogę do Niego przyjść już trzeci, czwarty, piąty, szósty raz? Popatrz wtedy na Pana Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za Ciebie. To powinno usunąć wątpliwości. On chce kolejny raz Ci przebaczyć. On chce kolejny raz Cię podnieść. Wtedy, kiedy się z czym zmagasz, czy to grzech, czy może choroba, czy coś innego, przyjdź do Pana Jezusa i zobacz Jego wielką ofiarę. Ta ofiara jest najmocniejszym źródłem dowodu miłości, ale to jest także ofiara mocy dla Twojego życia. Potężnej mocy dla Twojego życia. Nie ma większego i nie będzie przymierza na ziemi pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jak ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Ja kiedyś miałem takie kazanie w innym zborze i jedna osoba się obrywiła. Przyszła do mnie: no nie. Ty, bracie, Stary Testament obalasz. Te przymierza są ważne. Ja mówię: ważniejsze jest przymierze Pana Jezusa Chrystusa niż nawet te, które zawarł Bóg z Mojżeszem i z narodem wybranym. Ważniejsze, nie ma ważniejszej ofiary, nie było i nie będzie. Różne są nauczania na temat tysiącletniego królestwa. O powrocie ofiar, ja mówię, doskonała ofiara wykonała się. Ofiara Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tam jest moje źródło mocy, moje źródło siły. Tam jest moje źródło do poznania, jaki jest naprawdę Bóg. Potężne źródło. My czasami o tym źródle zapominamy. A tak naprawdę to jest esencja wszystkiego dla naszego duchowego życia. Golgota, Boże zmartwychwstanie, to jest esencja wszystkiego. Gdy patrzę na Jezusa Chrystusa jako na Tego, który doskonale mnie umiłował do końca, choć ja na to nie zasłużyłem i nie będę zasługiwał, to ja mogę wtedy przyjść do Pana Boga. Bo wiem, że On mnie nie odrzuci, cokolwiek się stało, cokolwiek się dzieje. To jest nadzieja dla każdego człowieka. Dopóki trwa dzień łaski, to jest wspaniała nadzieja i wspaniała dobra nowina. I dlatego Pan Jezus pokazał uczniom swoim, mógł pokazać chwałę wtedy, mógł pokazać to, co pokazał Janowi gdy czytamy objawienie świętego Jana, ale nie, on pokazał przebite dłonie i przebity bok. I pokazał: to jest źródło waszego życia, waszej wiary, waszej pewności, że ja nigdy was nie opuszczę, że ja zawsze z wami jestem, że ja będę stał zawsze po środku, tam, gdzie będziecie się zgromadzać, gdzie będzie was dwaj albo trzej, tam ja będę obecny i to w mojej mocy i w mojej chwale. I w mojej sile. Już mnie nic i nikt nie pokona, bo ja jestem zwycięzcą.
Tak musimy patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa. Gdy będziemy tak patrzeć, to także inaczej będziemy przychodzić do Ducha Świętego. Będziemy wiedzieć, że Duch Święty aż pragnie rozdawać swoje dary Kościołowi. To nie jest, mówię, może dzisiaj, no nie wiem. A nie, ten nie zasługuje, ten. A ten, o, starał się trochę. A to jeszcze dam mu miesiąc, postara się bardziej, to może go napełnię. Nie, Duch Święty chce obdarowywać swój Kościół. Chce, aby był Kościół jak oblubienica. Oblubienica i Duch Święty mówią, przyjdź Panie Jezu. Jeśli pragniesz Ducha Świętego, musisz w swoim życiu mieć właściwy obraz Boga. Że On pragnie, abyś był napełniony całkowicie. Nie tylko stopy chodzą w jakiejś wodzie, tylko całkowicie, abyś był napełniony, aż do przelewu mocą Ducha Świętego. I to była wspaniała nowina dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Napisane jest, pokazał Pan Jezus ręce i bok. A oni co zrobili? Uradowali się. Bo krzyż Pana Jezusa Chrystusa i Boże zmartwychwstanie jest źródłem radości. To jest cudowny hymn dla naszego życia. Będzie święto Wielkiej Nocy. To jest wspaniałe święto. Ja kiedyś rozmawiałem z osobą, która jest niewierząca i ona mówiła, no te w sumie, teoretycznie, ja nie wierzę, ale to powinno być ważniejsze święto niż nawet narodzenie. Ciekawe, prawda? Bo jak wy wierzycie w zmartwychwstanie i zbawienie, no to dla was powinno być mega święto. I to prawda. To jest wspaniałe święto. Ale niech to święto będzie codziennością. Nie w takim sensie, a jest, bo zawsze było, zawsze jest. Ale w tym sensie ciągłego przeżywania. To święto będzie znane zawsze. Uczniowie uradowali się. Byli pełni radości. Pokój napełnił ich serca. Już się nie liczyły zamknięte drzwi. Już pewnie inaczej zaczęli rozumieć pewne sprawy. Ale to nie koniec. Bo Pan Jezus dalej mówi i znowu rzekł do nich, znowu przemówił i weźmy znowu to pod uwagę, że Pan Jezus dużo tutaj nie mówi, dlatego to jest ważne słowo dla Kościoła, dla nas samych, dla naszej trajektorii życia, dla naszego ukierunkowania. A to rzekłszy tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Weźmijcie. Duch Święty jest przygotowany dla Kościoła. Duch Święty chce napełniać serce człowieka. To nie jest tak, że jeszcze się nad tym zastanawiamy z Ojcem, czy Duch Święty będzie wam dany. Weźmijcie, sięgnijcie, bierzcie z mojej obfitości. Mówi Pan Jezus także do nas dzisiaj. A to rzekłszy tchnął na nich. I to jest, można powiedzieć, takie zaawansowana sprawa. Różni teolodzy w różny sposób to tłumaczą, różni bibliści w różny sposób to interpretują. Ale ja chcę powiedzieć, że w tym zdarzeniu Bóg otworzył właśnie taką, powiem metaforycznie, przestrzeń dla Kościoła, dla każdego z nas. Tchnął po to, aby człowiek wciągnął, można powiedzieć, swoimi duchowymi płucami tą całą prawdę do swojego życia. Aby mógł się w tym poruszać, aby to było jak oddech dla jego duchowego życia. To, że Duch Święty chce go prowadzić. Tchnął, to znaczy metaforycznie zrobił przestrzeń do oddychania Bożym powietrzem. Do oddychania Duchem Świętym. Do możliwego chrztu w Duchu Świętym. Do możliwego napełnienia Duchem Świętym. Duch Święty i Jego dary są więc dziś dla mnie i dla Ciebie.
Czy dalej drzwi mają być zaregulowane? Czy dalej mają być bojaźń w naszych sercach? Pan Jezus dziś zachęca swój Kościół, bracia i siostry, do tego, aby otworzyć się na moc Ducha Świętego. Czy nawet wtedy, kiedy jest ciężko, szukasz Bożych odpowiedzi? Czy szukasz Bożych zgromadzeń? Czy szukasz ludzi wierzących? Czy naprawdę wiesz, że tam, gdzie dwaj lub trzej, On jest pośrodku, że jest dzisiaj ten sam? Że jesteś osiągany dla Ciebie, cokolwiek się stało, czy dzieje się w Twoim życiu? Czy pragniesz całkowicie zaufać Panu i nigdy już nie wątpić, kim jest i jaki jest, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli tak, zacznij oddychać Duchem Świętym. Przyjmij Ducha Świętego do swojego życia. Patrzę na godzinę. Mam jeszcze jedną myśl. Jeszcze mamy chwilę czasu, to nią się podzielę. Otwórzmy Słowo Boże dalej. W zasadzie przerzućmy tak. Daję słowo o Tomaszu, nawiążę do tego, ale przeczytajmy, co się działo w 21 rozdziale. Troszeczkę dłuższe pewnie słowo dzisiaj będzie. Cię człowiek to skręci. Mam nadzieję, że nie słowo. 21 rozdział przeczytajmy od 1 do 14 wersetu. Ja szybciutko przeczytam. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a okazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc się z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich było tyle ich było, nie podała się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. Dlaczego to słowo? Dlatego, że jest to słowo, o którym pewna osoba mi przypomniała. Powiedziała, że ma takie odczucie, że żebym wrócił do tego słowa, do pierwszego mojego kazania. I ja wracam do tego słowa, bracia i siostry. A takie kazanie wygłosiłem w 98 roku i nic z niego już nie pamiętałem prawie. Wiedziałem, skąd jest. I ja sądzę, że myśli, które dzisiaj przekażę, będą nawet pewnie trochę innymi myślami. 98 rok. Pierwsze takie kazanie miałem w Betanii do modlitwy, ale żeby było ciekawiej, potem do modlitwy w piątek, a potem w niedzielę. Pastor Szajko mówi, to powiesz to słowo w Goleniowie.
I to była moja pierwsza wizyta w Goleniowie w 98 roku. Tak mi się wydaje, że to był ten rok. Tak. 98, chyba że 99, ale nie, 98. Nie wiem, który miesiąc, nie pamiętam, ale pamiętałem to, że z tego fragmentu to słowo głosiło. Także wracamy. Może to jest taka oznaka, że się starzeję i robię się sentymentalny, ale ja sądzę, że to jest Boży plan także dla nas wszystkich. Ciekawe wydarzenie. Morze Tyberiackie. W zasadzie nie morze, a jezioro. W kształcie harfy. Ciekawe jezioro, bracia i siostry. Jezioro znajdujące się bardzo nisko, w depresji, tak się mówi geograficznie. Jezioro, jak jest napisane, Wikipedia też potrafi mądre rzeczy mówić, że jest to jezioro, które leży na obszarze bardzo częstym, poddanym częstym trzęsieniom ziemi. Jezioro, które w przeszłości był to obszar bardzo mocnych aktywności wulkanicznych, wybuchy, trzęsienia ziemi, depresja. Jezioro bardzo gwałtowne, ponieważ znajduje się bardzo nisko i powiewy wiatrów powodują burze na tym jeziorze, jak na wielkich morzach i oceanach. I sądzę, nie przez przypadek w tym miejscu Pan Jezus objawia się swoim uczniom. Zresztą, gdy chodził z nimi podczas swojej służby, też tam działy się niesamowite rzeczy. Ale sądzę, nie przez przypadek, bo czasami jest tak w życiu, czy to Kościoła, czy nas samych, że przeżywamy trzęsienia ziemi. Że można powiedzieć wybuch za wybuchem, jak w wulkanie. Że są burze, gwałtowne wiatry, raz w tą, raz w tamtym, jak się ostać. To wszystko powoduje przygnębienie, depresję. I wtedy pojawia się Pan Jezus Chrystus. Ale zanim do tego dojdę, to sądzę, że ważne jest, kto był wtedy w tej łodzi. A kto był? Szymon, Piotr, Tomasz, tu jest napisane zwany bliźniakiem, w innym przekładzie jest napisane Tomasz zwany Didymos. Didymos. Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni jego uczniowie, o których nie ma mowy z imienia i nazwiska. Jakby z ich zliczyć, to ile ich będzie? Sześć. Raz, dwa, trzy. Dwaj synowie Zebedeusza, pięć i dwa inni jego uczniowie? Siedem. Siedem to w Słowie Bożym taka pełnia. Taka całość. Taka kompleksowość. I sądzę, że to nie przypadek, że ich było siedmiu, dlatego że Bóg też w ten sposób mówi, że przemawia w sposób kompleksowy do człowieka. Że chce objąć cały Kościół, że chce objąć całe twoje życie. A te poszczególne osoby są wymienione, bo moim zdaniem one mają właściwe postawy. Co ciekawe, no uczniów Pana Jezusa było więcej, ale ci się jakoś wtedy trzymali przynajmniej razem. Szymon Piotr. Ja go tutaj nazwałem postawa aktywności. Zawsze do przodu. I czasami gromy na tego Piotra też spadają na jego różne decyzje i różne słowa, ale chcę powiedzieć, że to był człowiek, który jako jedyny wyszedł z łódki wtedy, kiedy Pan Jezus powiedział: przyjdź do mnie. Cokolwiek działo się na zewnątrz, powiedział Pan Jezus: przyjdź do mnie, jeżeli wierzysz. I wyszedł z łódki. Nie każdy by był taki śmiały i taki chętny. I Bóg patrzy na człowieka.
Czy jest aktywny? Czy go szuka? Czy Kościół szuka Pana Boga? Czy my jako zbór szukamy Pana Jezusa Chrystusa? Szukamy żywego Boga dla naszego życia? Ja sądzę, że Bóg kocha tę postawę u człowieka. Gdy on go szuka, gdy on go pragnie, gdy on chce być aktywny, nie tylko słowa, ale za tym idą czyny. Ja czasami patrzę na dzieci i pamiętam też takie zbory, oczywiście to wymaga modlitwy i mądrości i zrozumienia. I one czasami, te zbory, jak dzieci, gdzieś tam upadały w różne takie, ale one mieli postawę, która chciała przeżywać Boga, chciała przeżywać Jego obecność. Dziecko, gdy się uczy chodzić, no popełnia czasami głupotki, prawda? Ale uczy się, przewraca się, wstaje, tu próbuje, w ten sposób, tu się obrócę. Pragnie rozwoju. I taką postacią też był Szymon Piotr. Czy my jesteśmy takimi ludźmi? Czy nasz zbór pragnie rozwoju? Czy w naszych sercach jest pragnienie, aby iść do przodu, aby być aktywnymi? No może popełnimy jakieś błędy, ale idziemy za Panem Jezusem, szukamy Go. Czy mamy takie pragnienie w swoim sercu? I druga postać, która często w Słowie Bożym też ma takie, można powiedzieć, niewłaściwe może nawet i skojarzenia, bo mówi się niewierny Tomasz. Prawda? Tomasz ciągle zadawał pytania, gdy się na niego, gdybyśmy go zobaczyli na Słowie Bożym, wiele wersetów na jego temat. W pewnym momencie Tomasz przyszedł do Pana Jezusa i powiedział: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę Twoją? Na jego wątpliwości właśnie Pan Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tomasz wcale nie był złym apostołem, bądź gorszym apostołem. Wręcz przeciwnie, to był apostoł, który często myślał i później zadawał pytania. Raz miał tylko takie zdarzenie, że nie było go z Kościołem. Nie było go z uczniami i ominęło go objawienie się zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. I to był jego błąd. Ale co on powiedział? Czy coś takiego złego? Powiedział: nie. Jeśli przyjdzie Pan Jezus, pokaże mi się, pokaże przebite ręce, przebity bok, ja uwierzę, ja oddam mu swoje życie, ja będę za nim dalej szedł. I tak się stało. Pan Jezus przyszedł, powiedział: Tomaszu, patrz. No i co wtedy Tomasz mówi? A nie, zaraz, jeszcze przeprowadźmy badania, jeszcze przeprowadźmy testy, jeszcze coś innego. Nie. Pan mój, Bóg mój, oddał mu pokłon. I ja wierzę, że to wydarzenie, i znowu nawiążę do tego przymierza, które mamy, sprawiło, że on już był niezachwiany. On już zaraz był z uczniami, był w tej łodzi. Już wierzył i oparł swoje życie i swoją wiarę na śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Na tym przymierzu. I to też jest lekcja dla mnie, dla naszego Kościoła, dla nas wszystkich. Jeżeli będziemy opierać swoją wiarę i zbudowanie Kościoła na przymierzu Pana Jezusa Chrystusa, to będziemy iść zwycięsko do przodu. Na przymierzu. To jest najważniejsze. Dlatego, że wiele jest ruchów, wiele wiatrów, wiele nauk. Najważniejszy jest Jezus Chrystus. Niewierny Tomasz? A może i był wierny, tylko zagubiony. Natanael. Ciekawy człowiek. Wielu biblistów, teologów jest zgodna do tego, że Natanael to inaczej Bartłomiej. Ale o Natanaelu w Słowie Bożym jest też wyraźnie napisane. Pan Jezus wydał o nim świadectwo. Tak. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. To też jest postawa, którą ceni Bóg.
człowieka, w którym nie ma fałszu. Który mówi to, co myśli. Który przychodzi do Boga i mówi: źle się czuję. Mam kłopoty. Nie wierzę do końca. Panie, pomóż mi. Trzeba być szczerymi przed Panem Bogiem. Bóg zachęca nas do tego, aby nie grać, aby nie oszukiwać przed Nim, aby przychodzić takimi, jakimi jesteśmy. Ze swoimi słabościami? Przede wszystkim. Również. I taki był Natanael, człowiek, w którym nie było fałszu. Dzisiaj jest takie modne. Źle się czujesz? Nie, bardzo dobrze. Masz kłopoty? Ja bym miał kłopoty. No, to jest przesada. Ja nie mogę mieć kłopotów. Ja jestem silny, ja jestem... Ach, jakby każdy taki był. Ja jestem najlepszy. Bóg zachęca nas do tego, aby być szczerymi przed Nim, przed Jego obliczem. Bóg i tak wie wszystko. Bóg i tak wszystko widzi. Synowie Zebedeusza. To Jan... Tak, Jan i Jakub. I tutaj też można by było wiele mówić o tych postaciach, ale Jan to człowiek, można powiedzieć, serca. On tak mocno miłował. On taki był troskliwy, opiekuńczy, że Pan Jezus Chrystus na krzyżu powiedział: kto się stanie moją matką? Szymon? Jakub? Tomasz? Nie, zajmie się Jan. Bo on jest najbardziej czuły. Bo on jest najbardziej wrażliwy. Bo on potrafi wczuć się w sytuację drugiego człowieka. To jest właściwa postawa dla naszego zboru, bracia i siostry. Dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas. Postawa czułego serca, wrażliwego serca. Samarytanin przechodził i się zdziwił. On mógł powiedzieć: a inna narodowa, silne, to w ogóle to oni zawsze mi psują wszystko, mnie nienawidzą, co ja będę się litował. Mają dobrze. Pan Bóg ich skarał teraz. No. Wreszcie im Pan Bóg odpłacił. Jakub to też ciekawy człowiek. Mamy przecież księgę Jakuba. List święty. I co tam jest mowa o tym, żeby za naszymi słowami, za naszą wiarą szły uczynki? Po owocach poznacie. Nie po gadaniu. Nie po wspaniałym kaznodziejstwie. Nie po wspaniałym nauczaniu. Nie po wspaniałych ewangelizacjach i innych rzeczach. Ale poznacie Kościół po miłości, po uczynkach też, po owocach. Taki był Jakub. On cały czas mówił: ja wiem, ja wiem, ja wiem. Oczywiście zgadzam się, jest łaska, jest wspaniały okres dla nas. Możemy chwycić moc Ducha Świętego, ale Duch Święty jest osobą, która chce działać. Która nie chce tworzyć filozoficznych kręgów, wzajemnych nawet adoracji. Ale On chce działać. On chce czynić z każdego człowieka sługę Pana Boga. Taki jest Duch Święty. I zachęca też Kościół swój, aby był Kościołem aktywnym, wrażliwym jak ja, Jan. Ale także, oj, jakże ciężko tym ludziom tam. Wzruszyłem się. Nie idę, działam, robię. Nawet wtedy, kiedy gdzieś się zbojasz w moim sercu, ale Duch Święty jest mocniejszy niż to wszystko. 7 osób było w tej łodzi. Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby. Ja sądzę, że duchowy przekaz tego jest dla nas jasny. Szymon Piotr powiedział: widziałem Pana Jezusa Chrystusa. Może w tamtym momencie chodziło o coś innego, że jest z tymi rybami, prawda? Ale to Pan Jezus mówił, że będziecie łowić ludzi jak ryby. Idę łowić ryby. Już koniec tego bojaźni, tego myślenia. Chcę wrócić do właściwego chrześcijańskiego życia. Idę łowić ryby, idę w służbę. I rzucił się w morze.
i rzucił się w morze. Ale co się działo? No to poszli łowić te ryby, całą noc łowili. Ciemno, nieprzyjazne jezioro, czy morze, w cudzysłowie. I to depresyjne morze, i te burze, i to wszystko. Trudzą się, ile wlezie. Mają dobrą postawę. I nic, ani jednej rybki. I chcę powiedzieć, że można się trudzić, bracia i siostry. Dobre intencje. Ale nie ma efektu. To jest pytanie, dlaczego? Poruszali się w nocy, łowili. Też może być metafora złego tego świata, tej nocy, która jest obok nas. Ale gdzieś zapomnieli, że w tej łodzi powinien być Pan Jezus. Bez Jezusa, bez mocy Ducha Świętego nie będzie efektów. Przynajmniej Bożych. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie widzieli, że to był Jezus. Bóg człowieka, Bóg Kościół, Bóg nas chce często wyrywać z tej depresji, z tego gwałtownych burz, z miejsc zrodzonych trzęsieniami ziemi, wybuchami i wulkanu na brzeg. Bo tylko z Jezusem Chrystusem możemy wypłynąć na głębokie fale. Tylko z Jezusem Chrystusem każda ewangelizacja powiedzie się. Tylko z Jezusem Chrystusem jesteśmy w stanie coś uczynić więcej. Tylko z Jezusem Chrystusem ktoś, kto słyszy Ewangelię, może doznać przemiany życia. Można czynić wszystko, machać flagami i inne rzeczy robić. To jest dobre. Można zrobić tak, że wszyscy będą płakać. Różnymi sposobami. Ale tylko Jezus Chrystus może zmienić twoje życie. Może zmienić życie tego człowieka, który przychodzi tam obok. Tylko Jezus Chrystus ma moc. Tylko Jezus Chrystus ma potęgę. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: nie. No zero efektów, Panie Boże. Trudzimy się. Wiosłujemy, walczymy z falami. Jesteśmy pod prąd tej rzece, tej wodzie. Ale nic. Nic nie mamy. I oto Pan Jezus mówi: no to chodźcie, wracajcie, zarzućcie tylko tam, w tamtym miejscu. Na mój głos. Bądźcie posłuszni w tym imieniu. I zarzucili. I sieci rwały się od ryb. A Pan Jezus smażył wtedy jedną rybkę. Wrócili z całej nocy. Piotr nawet skoczył do wody, płynął. Inni wiosłowali. Przyszli, a tu jedna rybka. No co prawda tam złowiona, ale tu jedna rybka. Bóg też przez to coś pokazuje. Że jeden człowiek pozyskany przez Pana Boga bardzo dużo znaczy. Może stać się powodem błogosławieństwa dla całego Kościoła. O jedną osobę, którą Kościół zawalczy, którą będzie się modlił, której będzie pościł w jej sprawie, może stać się przyczynkiem do tego, że inne osoby się nawrócą nawet w sposób lawinowy. W Chinach była taka historia, że no teraz przebudzenie, bardzo dużo ludzi i tak dalej, ale Chińczycy, no to mądry naród. Ostatnio rozmawiałem z jednym Chińczykiem. Ale to mądry naród i oni mówią: nie, to nieprawda, że to my teraz mamy taką moc, taką się, tak mamy, Bóg nam błogosławi, ale pamiętamy, że był kiedyś jeden kaznodzieja w Chinach. On chyba 30 czy 40 lat tam był. I praktycznie wojował i chyba jeden człowiek się nawrócił przez jego misję. W całych Chinach. Ile tam miliardów ludzi? To słaba statystyka. Ale z tego jednego człowieka, później, który się nawrócił, on zaczął głosić Ewangelię. I zaczęły się nawracać tłumy. Z jednej rybki.
Dlatego to też nie jest tak, że wielkie statystyki, wielkie zgromadzenia, to są zgromadzenia, o tutaj Bóg błogosławi, a tam to mniej, bo tam ich jest mniej. Nie. Bóg patrzy na serce człowieka. I każdy człowiek dla Niego jest ważny. I każdy człowiek ma swój wspaniały plan dla Kościoła. Ale Pan Jezus powiedział, przynieście wszystkie inne ryby. I było ich 153. I nie wiem, dlaczego taka liczba. W każdym razie było ich dużo. Ja popatrzyłem, ile jest ludzi zarejestrowanych w Goleniowie. To jest chyba 22 tysiące z hakiem. Ile jest w gminie Goleniów, to jest 30 tysięcy. Ale ja wierzę, że gdybyśmy, bracia i siostry, to może niech będzie nawet dążenie nasze. Mieli 150, o, aż musiałem to potwierdzić. 153 osoby, jako osoby ochrzczone, nowonarodzone, które będą członkami naszego zboru, to chyba by było też wspaniale, prawda? Możemy do tego dążyć, bo Duch Święty jest z nami, jest obecny. Możemy dzisiaj do Niego, bracia i siostry, sięgnąć. I tym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić. Długie, o, bardzo długie, przepraszam, słowo. Może powstańmy.